Są głośne i kolorowe, przy ich odpalaniu należy pamiętać jednak o zachowaniu ostrożności. Fajerwerki potrafią być niebezpieczne, o czym w Sylwestra przypominają lekarze i straż pożarna. Fajerwerki to nieodłączny element zabawy sylwestrowej i choć na ulicę ze względu na zakaz przemieszczania się wyjść nie możemy, nie możemy zapominać o wszelkich środkach ostrożności, mówi młodszy brygadier Łukasz Pusa. Pamiętajmy, że takich środków nie możemy odpalać z naszych balkonów, z naszych przysłowiowych ogródków przy budynku. Takie zachowanie może skończyć się tragicznie. Materiałami pirotechnicznymi powinny zajmować się osoby dorosłe i co ważne, trzeźwe. Jeżeli chcemy dzieciom pokazać, jak pięknie te rakiety wybuchają w Sylwestra, to dzieci powinny stać w odpowiedniej odległości. Tłumaczy dr Sławomir Wilga. Sylwester rokrocznie dla strażaków jest dniem pełnym pracy. Niejednokrotnie wzywani byli do zdarzeń z użyciem petard. Z jednej strony mogą to być pożary, a z drugiej mogą to być zdarzenia związane z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom, które tych petard używały. Jeśli dojdzie do poparzenia albo zranienia, należy również wezwać zespół ratownictwa medycznego poprzez numer alarmowy 112 lub 39. Jeżeli jest to niewielkie oparzenie, to schłodzić je bieżącą zimną wodą przez co najmniej 10-15 minut i można wtedy zgłosić się do izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie będzie to jednak potrzebne, jeśli dziś bawić się będziemy z rozwagą i odpowiedzialnością za siebie i innych.